Dzień dobry. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Jestem rok ze mną jest Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo. Coś interesującego w tym tygodniu się u ciebie wydarzyło? Wychodzisz często? O tak, tak, wydarzyło się słuchaj, ścieżka dźwiękowa z mojego filmu, czyli wszystko z nami w porządku jest na Spotifyu i na wszystkich innych streamingach i strasznie się z tego cieszę, bo niektórzy mówią, że to jest najlepsza część tego filmu. <noise> Ale polecam do odsłuchania za darmo, długo. No teraz, jakby mój kompozytor ma chwilę czasu, że tak to powiem Aha, łagodnie. Tak, wyjątkowo, nie? Wszyscy są tak, bardzo o, zajęci normalnie. On głównie robi muzykę do, do spektakli teatralnych, Maciej Zakrzewski. Mhm. No więc teraz siedzi w domu. E, więc ogarnął to wszystko, wrzucił na, na wszystkie tam, na, na, co tam jest, Spotify, Aha. Co, ta, co tam jeszcze jest, czekaj. E, Apple coś tam, e, Go YouTube Music, da? tak? O, i, i ten francuski, jak to się nazywało, Boże, zapomniałem, nieważne, jest, e, oczywiście link macie w opisie e, filmu. Tak najbardziej. No dobrze, proszę Państwa, to w ogóle, my, my chyba to już jest trzeci tydzień, kiedy robimy zdalnie podcast? Trzeci, tak, tak do, dopracowujemy powoli mechanizmy. Już teraz postawiłem sobie Borysa na takiej wysokości, żebyście Państwo nie byli pogubieni, bo ostatnio patrzyłem gdzieś jakoś dziwnie pod siebie. Ale to też niestety jest paradoksalnie, bo poprawiamy te rzeczy, natomiast internet jest coraz słabszy. coraz więcej, Albo coraz więcej osób siedzi w domach, co jest oczywiste, i ogląda różne filmy, a, a może coraz mniej osób pilnuje, żeby to łącza dobrze działały, bo, bo wszystko tak bardzo niepewnie chodzi. I w obliczu tego, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o e-learningu, o tym, że młodzi ludzie i też trochę starsi muszą korzystać w domu ze sposobów różnych na zdobywanie wiedzy, o tym sobie pogadamy oczywiście. Paradoksalne jest to, że teraz, kiedy ten e-learning jest bardzo, bardzo potrzebny, to łącza są tak zapchane, że bardzo trudno na nim polegać, tak na dłuższą metę. Ale w cały temat wprowadzi Państwa Borys, zatem oddaję głos do studia we Wrocławiu. <noise> no, niektórzy twierdzą, że to nie jest już Wrocław, ale okej. Okay. Od 25 marca nauczyciele mają obowiązek realizować um, online program nauczania. Um, oczywiście program nauczania zgodny z tą. Starą i obecną podstawą programową. Myślałem, że powiesz propagandą. O Boże, <laughs> <laughs> czuł mi to przyszło do głowy. Właśnie to nie wiem. To jest pytanie, które musisz sobie sam zadać i sam odpowiedzieć na nie. Praca uczniów ma być na bieżąco kontrolowana, mają odbywać się lekcje online oraz oceny. Głównym narzędziem będą e-dzienniki do. Do kontroli tego wszystkiego. Przy czym chciałbym zauważyć, że szkoły miały bardzo mało czasu na przygotowania, bo dyrektorzy dostali bodajże, 18 chyba marca informacje i 18-19 mieli dwa dni na to, żeby sprawdzić i przygotować wszystkie sprawy techniczne, administracyjne A 20, i 20 23 24 marca tak naprawdę nauczyciele mieli tylko dwa dni na to, żeby się przygotować, ogarnąć. Technicznie wszystko oraz ogarnąć plany zajęć online, co wiadomo, nie do końca się udało i ja się mm -hmm. trochę nie dziwię, bo to zdecydowanie było za mało czasu. Mimo tego, znaczy, jest oczywiście wsparcie ze strony rządu, to wsparcie jest. Takie, jakie jest. Ja nawet nie, nie, nie bardzo chcę oceniać, bo, bo nie ma co oceniać. Za bardzo jest na stronie gov.pl, jest taka zakładka zdalne lekcje, tam są porady dla nauczyciela, nauczycieli, wskazane aplikacje i materiały dydaktyczne, więc niby wszystko jest. Mhm. Ale my zajmiemy się takimi rzeczami, jak to, jak wygląda w rzeczywistości, jakie są problemy, mhm. czy można e, ominąć pewne problemy, jak to można zrobić. E, Podzielimy się z Wami. no Moim to może nie, bo ja nie mam takiego doświadczenia. Mam cudze doświadczenie, bo je zebrałem, ale Remigiusz ma, ma własne. Mm -hmm. I może od tego zacznijmy. Remigiusz, jak u Ciebie to wygląda? No więc, tak jak. Do Bory której powiedział... klasy ty chodzisz? <laughs> Do czwartej, ale to już niedługo. I czemu teraz nie jesteś na lekcji WF-u? E, proszę Państwa, to, tak jak Borys powiedział, no, mam, mam trochę doświadczeń w tej materii, i, i faktycznie nauczyciele mieli potwornie mało czasu, żeby się do tego przygotować. E, I to się, to się nie udało, przynajmniej nie w szkole mojego syna. E, on się uczy, ale we własnym tempie dostaje zadania ze szkoły do rozwiązania, rozwiązuje je, potem je odsyła, bo jest taka platforma, z której się tam korzysta. Natomiast e, lekcje się nie odbywają, i, i nie sądzę, żeby to w najbliższym czasie udało się wprowadzić. Więc moje doświadczenia są takie, że młody owszem, uczy się. Nie kontrolujemy tego jakoś strasznie, ale trzeba przyznać, że czasu ma zdecydowanie więcej. Wszyscy są, są dużo bardziej radośni w domu, bo nie trzeba to jest też tak, jak nauczyciel nie weryfikuje tego na bieżąco to wszelkie niedociągnięcia, my jesteśmy ich nieświadomi, więc jesteśmy szczęśliwsi, jeżeli nie wiemy, że coś jest nie tak, to nam się wydaje, że wszystko jest okej, okay. więc atmosfera, w domu jest bardzo, bardzo pozytywna. W związku z tym, ja, jeżeli chodzi o e-learning i w ogóle wszelkie metody na pozyskiwanie wiedzy z internetu, to jestem zawsze na tak. Za każdym razem, kiedy mój syn miał jakieś takie zadania domowe, które wymagały nauki pewnych rzeczy na pamięć, na przykład z geografii, albo z historii, to ja zawsze szukałem jakichś takich testów, albo takich stron. Gdzie się przeprowadza testy, takie, nie pamiętam jak się nazywa, quizy. O, quizy. Strony z quizami. I z tego żeśmy korzystali, żeby trochę mu te, te, te pozyskiwanie tej wiedzy ułatwić. I to bardzo dobrze działało. To znaczy, działało to i dla mnie, bo ja też sobie przypominałem rzeczy, zwłaszcza z geografii, bo Europa dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż jak ja chodziłem do podstawówki pod, pod wieloma względami, więc sobie trochę wiedzy powtórzyłem i nabyłem nowej. No i z historii też są takie rzeczy. Więc ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Do tego e-learningu w przeróżnej formie, I, i też przy okazji, co chyba powinno być oczywiste, jestem ogromnym fanem grywalizacji. To brzmi, to jest oczywiście związane z grami, brzmi, tak, ale to jest odrobinę bardziej złożony mechanizm, który polega na tym, że do naszego życia codziennego przenosi się mechanizmy z gier. I w tych wszystkich takich zajęciach związanych z przekazywaniem wiedzy w internecie jest takie poczucie progresu, zdobywania wiedzy, są jakieś takie paski postępu, punkty doświadczenia tak to wygląda i bardzo łatwo te takie przyjemne mechanizmy z gier przekuć na, na naukę i to zawsze wzbudzało we mnie pozytywne wrażenia i mojemu synowi też pomaga to w zdobywaniu wiedzy, więc jestem jak najbardziej na tak. To chyba opowiedziałem bardzo dużo. Jest to, jest to możliwe. Ja tylko jeszcze dam, dam taką informację, że my nie będziemy w ogóle omawiać to, co się dzieje w nauczaniu początkowym, mm. bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym. Jakby nie będę ukrywał, że, że bardzo Czyli pierwsze trzy się... klasy, nauczanie początkowe to jest pierwsze trzy klasy? E, o Chyba... tym mówię, że Tak. Te, no, bo to też nie mamy tak, widzów w tym tam... wieku, więc brakuje nam tutaj... E, d... tak. Chcielibyśmy Chyba... Chyba... konkurencji podpytać. E, <laughs> słuchajcie, m, ja zebrałem bardzo dużo i to głównie dzięki grupie i, i dziękuję wam bardzo grupo, czyli Rogi, Borys i wszyscy, wszystkim tym, którzy m, opowiedzieli swoje historie, m, bo... Pod, pod wątkiem tam o, o tym, jak u was wygląda, jakie są problemy, jakie są rozwiązania w nauce zdalnej. Bardzo dużo osób się wypowiedziało bardzo konkretnie. Mm -hmm. To jest w ogóle dla mnie że, może nie szokujące, bo ta grupa jest bardzo, bardzo taka. Nie wiem, jak to nazwać. Poważna to może złe słowo, ale konkretna, o. Aha, tak, tak. I, I tam było ponad 100 takich e, konkretnych, bardzo wypowiedzi z informacją, jaki to jest stopień nauczania, jaki to jest stopień edukacji, mhm. jaki to jest, e, jak to wygląda z detalami. I ja zebrałem plus, zadzwoniłem do kilku znajomych. Którzy mają dzieci, i, i, i wybrałem takie mm, najważniejsze problemy, które obecnie są. Też musimy zwrócić uwagę na to, że mm, wydaje mi się, że ten, ten tydzień, który był teraz, był najgorszym. Znaczy, ta, mm, pe, pewien rodzaj e, był dezinformacji, anarchii, zapoznania się w ogóle. Wielu nauczycieli ma duży problem z technologią. Więc... To są problemy te początkowe, i ja jestem wręcz przekonany, że to się szybko zmieni. Ale zacznijmy. Pierwsza rzecz, i to, która najczęściej się pojawiała, to jest to, że zamiast lekcji są materiały, po prostu podsyłane materiały do opracowania samemu. W niektórych szkołach odbywa się to po prostu raz na tydzień, że nauczycielka mhm. czy nauczyciel raz na tydzień wysyła ci materiały do opracowania, i musisz to tam w piąteczek sobie. Podesłać, i to jest, uważam, że to jest całkiem spory problem, bo zadawanie prac domowych to nie jest nauczanie. No, ale to, to jest, wiesz, taki model nauczania to już mamy przyjęty w zasadzie od dłuższego czasu, bo po tej reformie edukacji, której fanem nie jestem, bardzo dużo nauki zostało sprowadzone do domu. To jest nie tylko to, że, że młodzi ludzie muszą uczyć się samodzielnie, rozwiązywać bardzo, bardzo dużo zadań, ale też no, w zasadzie jakby szukać tej wiedzy też. Ja wiem, nauczyciele pewnie robią co mogą. Te, te programy edukacyjne są. Przerośnięte jest po prostu za dużo wiedzy. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, to niestety ona w tak, jakby z perspektywy rodzica, pozyskiwanie tej wiedzy wygląda dokładnie w ten sposób. To znaczy bardzo dużo jest zadań domowych i szukania wiedzy na własną rękę. Więc tu się akurat nic nie zmieniło i pod tym względem mój syn w ogóle nie jest zaskoczony. Nie jest tak, że on teraz dostaje i mówi, o kurde, czegoś takiego nie było. Nie, no to jest po prostu to samo, co było, tylko w odrobinę mniejszej formie, no bo nie ma lekcji. Więc to, to jest to jest jakby problem, który jest sięga znacznie dalej niż konieczność nauki zdalnej. I, I to jest problem, który należałoby gdzieś tam u podstaw pewnie zmieniać. I, 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 i. I, I w zasadzie mam takie wrażenie, że te kwestie związane z, z nauką zdalną mogą trochę pomóc ten problem zdiagnozować i go rozwiązać. Tylko to musiałoby bardzo dobrze działać, nie? Bo, bo jednak e, no, nauka przez internet i w ogóle komunikacja z nauczycielem musi zostać jakoś tak skondensowana. To musi wszystko być e, bardzo łatwe do zrozumienia, bardzo łat, łatwe do, do, do zrozumienia przez ucznia przede wszystkim i wdrożenia. E, no i są narzędzia do tego, ale to, o tym chyba jeszcze pogadamy sobie później. Tak, myślę, że sobie porozmawiamy. Bardzo dużo osób też narzeka na to, że um, część lekcji jest robiona właśnie jako zajęcia na żywo z nauczycielem, mm -hmm. a część, większość jest po prostu właśnie przez maila tylko zadawane rzeczy, ale to się wiąże z tym, z tym, z tym pierwszym problemem. Mm -hmm. Kolejny to jest, du bardzo dużo osób na, tym, na to narzekało, że jest przeciążenie konkretnych platform, y, takich związanych z z tymi dziennikami, z e-dziennikami. Tak tak, 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 tak. Na to nie ma wpływu za bardzo. Znaczy, to mhm. jest problem um, twórców tych platform. Oni nie mogli tego przewidzieć, Aha. że tak będzie to wyglądał. A jeżeli, jeżeli dostali informację, na przykład, nie wiem, no, dwa dni przed. Y przed wprowadzeniem tych, tego obowiązku zajęć zdalnych, no to też masz, to jest mało czasu, żeby to ogarnąć. Po drugie, może być też tak, że koszt nie pokrywa obecnego obciążenia tych, tych platform. Mhm. No, nie ma tutaj na Znaczy, po prostu trzeba korzystać z czegoś innego albo mieć. Jakieś, jakieś zapasowe narzędzie, to się, wydaje mi się, że to się po prostu wyklaruje. Ja też nie jestem ekspertem od tego, jakich aplikacji używa się w szkole, więc mm -hmm. myślę, że to, co teraz się dzieje, no to wpłynie na to, że nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie będą wiedzieli, które aplikacje są pewniejsze. Tak, tak, zgadzę się. Wiesz co, ja, ja w zasadzie tam o problemach też pewnie będziemy rozmawiali, bo to ładnie żeś po, po, podzielił na punkty. Ja natomiast powiem, że y, tak naprawdę to daje nadzieję trochę na przyszłość, ponieważ programy, które służą do nauki zdalnej powinny być już dawno opracowane. To znaczy, ten system powinien być przemyślany i b, powinno być łatwe jego wdrażanie. Natomiast I, i są narzędzia, są instytucje, są na przykład Akademie Dobrej Edukacji w Polsce, które funkcjonują i bardzo dobrze sobie korzystają. Największe na świecie Kan Akademii. No, więc, więc, więc na tych programach się pracuje, i o, okazuje się, że aplikacje wykorzystywane do tego nie są też przesadnie skomplikowane, ale o tym, o tym za chwilę. Natomiast mhm. wszystko wygląda, jeżeli taki proces edukacji z dalej zaczynamy wprowadzać w momencie kryzysowym nie? i ten moment kryzysowy nie tylko jest w, w takim świecie rzeczywistym, ale on także jest w internecie. No i teraz mamy tak, po pierwsze, musimy nauczycieli przekonać do tego systemu, musimy ich wdrożyć w ten system. Znaczy, mówię my, w sensie społeczeństwo, o, znaczy w bo, tym bo jest... momencie, yy, powiedzmy sobie, Szczerze, oni muszą się sami wdrożyć. To też jest duży problem, bo, bo jednak myślę, że część nauczycieli czeka na, na Dokładne instrukcje. No tak, tak, ale I się... myślę, że mogą się nie doczekać. No to, to po pierwsze. Po drugie, problem jest też tego rodzaju, że teraz, nawet jeżeli nauczyciel chce się wdrożyć w ten system, to jeżeli coś mu nie działa, to nie do końca wie, czy to z jego winy, czy dlatego, że internet jest słaby. Nie? I, i, I moment, w którym się właśnie wdraża system takiej edukacji zdalnej, kiedy sieć jest przeciążona maksymalnie, powoduje, że to jest jeszcze trudniejsze. Ja też mam taką obawę, że ludzie się trochę odbiją od tego, jak od ściany i uznają, że system edukacji zdalnej jest jest fatalny, a tymczasem nie jest, jest bardzo dobry i potrafi być bardzo sprawny, ale to jest fatalny moment dla wszystkich, żeby nad tym pracować i żeby go wprowadzać. Oczywiście trzeba to zrobić, to jest konieczne, ale obawiam się, że to się może nie udać. To nawet jeżeli nauczyciele dadzą sobie radę z tym wszystkim, bo to naprawdę nie są aż takie trudne narzędzia. E, to, to, no to spoko, ale, ale sieć nie wyrobi. Nie? To znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację, i tu już trochę sięgam, bo te problemy może trochę za wcześnie, ale jeżeli prowadzimy lekcję, w której uczestniczy tam dwadzieścia parę osób i nauczyciel i każda z tych osób ma jakieś problemy z siecią, to problemy z komunikacją są kolosalne, nie? bo gdzieś, gdzieś już miałem okazję poczytać trochę o tym i takie sytuacje się zdarzają. Że to, co normalnie na lekcji zajmuje 5 minut, no to w połączeniu zdalnym zajmuje 30-40 minut, ponieważ czasami trzeba powtórzyć, czasami trzeba dokładniej wytłumaczyć, ktoś tam nie usłyszał, komuś zerwało połączenie i w rezultacie się taka zapętlona lekcja odbywa, gdzie cały czas się mieli jeden, jeden temat. Nie? Ale to pewnie też, też wynika z, z pewnego ograniczenia narzędzi. Tak, y i to jest kolejny, to jest kolejny punkt, y czyli dobór złych narzędzi albo złe ich wykorzy wykorzystanie. Mm -hmm. y tu chyba przykładem jest Discord którego sobie pójdziemy później. Ja, ja, ja jestem, ja lubię Discord, jeżeli mam sobie z kolegami pograć w punia, Aha. ale jak myślę o nim y, jako o platformie do e-learningu, to oczywiście może się to udać, ale Wiele osób ma złe nawyki na tym Discordzie, i jakby to środowisko w pewien sposób myślę, też generuje niepożądane zachowanie, że tak to pięknie ujmę. Aha. Wystarczy sobie wpisać Discord, lekcja zdalna na YouTubie i myślę, że sami zrozumiecie. Kolejny problem to jest to, że nauczyciele najprawdopodobniej, znaczy część nauczycieli nie ogarnia komputerów za dobrze. Nie Aha, ma co no. ich winić. Okay. Niestety. Muszą zacząć. I to jest, yy, i pewnie to jest też taki problem, który trochę potrwa, ale myślę, że z pomocą oddolną, przede wszystkim, a to się mm. już dzieje, bo yy, nauczyciele sami dla siebie już, w, już widzę wysyp takich filmów na YouTubie, który, gdzie krok po kroku. Widać, że to są albo nauczyciele, albo ludzie pracujący w oświacie, tłumaczą jak prowadzić lekcje, jak walczyć z jakimiś podstawowymi problemami, jak się przygotować do tego. Mm. I, i, I super, i po prostu mega się cieszę, że jakby system, że ludzie, którzy są w systemie edukacji, oddolnie wykonują tą, tą pracę, która no niby powinna być odgórnie robiona, ale nie oszukujmy się, zapewne nie będzie. To, 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 jedyne co się u nas w kraju od górnie robi, to psuje to, co na dole dobrze działało. Ale no, jeżeli nauczyciele mają wolę, no, no, w zasadzie to jest tak, że tam e, trzeba spo, postawić prawo jasno i be, be, sprawę jasną, bez, bez dobrej woli nauczycieli to się nie da nic tu osiągnąć. Nie? E, znaczy, I Czasami no, muszą tutaj du dużo, dużo pracować, niestety, no, jakby. Ale wiesz co, ja, e, to ja myślę, dla że niektórych też... ludzi to może być bardzo duża zmiana. Nie? Nagle, nagle mm -hmm. wiesz, pracujesz 25 lat w zawodzie. I wszystko ci się wywraca do góry nogami. Nie? Ale ja no. nie sądzę, żeby tam było, żeby tam był opór ze strony środowiska nauczycieli. Ja myślę, że oni chcą, chcą szukać dobrych narzędzi do przekazywania Ale ja, wiedzy. Ja, ja, nie, ja nie myślę, że, że jest opór, tylko wdrażanie kogokolwiek. Hmm. Bo, tak, tak, to jest problematyczne. Bo, 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 wiesz, można to porównać po prostu do, do tego, jak idziesz na przykład do nowej firmy. Musisz się wszystkiego nauczyć, bo mimo że na przykład masz podstawowe umiejętności, no to tam panują konkretne jakieś reguły Aha. i pewne rzeczy robi się w jakiś konkretny sposób. Nie wiem, czy to dobre porównanie przy y, mowie edukacji, no ale no, tak mi się wydaje, że, 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 że tak to jest, że trzeba się wdrożyć. No, no więc tak czy, inaczej, tak czy inaczej, nauczyciele to prędzej czy później przewalczą. Uważam, że tam i, i wola jest i chęci są, tylko teraz kwestia znalezienia odpowiednich narzędzi i, i trochę no, problemem problem innego rodzaju jest jakość internetu teraz, nie? ale to jest taki globalny problem, który można rozwiązać w zasadzie. No, nauczyciel nic już na to nie poradzi. Nie? E więc więc uważam, że te systemy są bardzo, bardzo. Przyszłościowy. Czy możemy sobie porozmawiać trochę o narzędziach? Bo też się dowiedzieliśmy. Ja skończę, skończę te problemy, bo, bo kolejna rzecz to jest jakość mikrofonów i kamer nauczycieli. Aha. To chyba tak można to. No to jest kwestia Albo budżetu. jakość internetu, no. mhm. gdzie jest ten problem i to rzeczywiście przerywa. Znaczy, wiesz, co powiem Ci, że nie do końca to jest kwestia budżetu, bo myślę, że. Podstawowe słuchawki, które masz, dostajesz do telefonu, Aha. już jakieś tam spełniają wymagania. Ja oglądałem się trochę tych filmów instruktażowych, i nawet na nich widać, że mm, niestety część z tych ludzi. Posługuje się takim bardzo archaicznym sprzętem, takimi mikrofonami na Jacka sprzed 15 lat, na przykład. Aha. No nie? tak, no tak, ale to na, nawet takie rzeczy, które nie są specjalnie drogie, bo kiedy mówię o budżecie, to nie mam na myśli, że tam trzeba wielkie pieniądze wydać na działający sprzęt. To trzeba niewielkie pieniądze wydać, tylko trzeba wiedzieć, co kupić, jak to, jak to zainstalować, jak to zamontować, żeby to działało dobrze. I Czyli... to wymaga dostarczenia ludzi, którzy potrafią takie, ogarniają takie rzeczy. nie? Oczywiście, znaczy, co wydaje mi się, że, że e, przyszłościowo powstaną pewnego rodzaju rozwiązania komputerowe, kompleksowe, które będą oferowane hmm. szkołą. No, no, jest hmm. dużo takich... Jest, na przykład Logitech ma taki sprzęt konferencyjny, który w jakiś tam sposób, wiesz, na przykład jest jakaś kamerka, którą stawiasz na środku stołu Aha. i ona wykrywa kto mówi, kieruje mikrofony na niego, jakby hmm. resztę trochę ścisza, więc jakby te rozwiązania są, ale no, myślę, że przydałoby się parę takich lifehacków, jak jak z tego, co masz w domu, zbudować mikrofon. nie? Jakby... Tak jest. Ale wiesz... Może nie zbudować, ale wiesz, jakby co można wykorzystać zamiast tego starego mikrofonu, to właśnie te słuchawki od, od jakiegoś Samsunga, nie, od telefonu. Wiesz co, pomyślałem sobie, bo my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do środowiska nauczycielskiego i z, zawsze mówimy dobre rzeczy, i też jesteśmy przekonani, że, że tam jest taka wola, żeby, żeby te metody skuteczne nauczania zdalnego wprowadzać. Ja ale byłem pomyśle... nauczycielem w końcu więc wiesz. A, no, no to, to, to też jasna sprawa. Ale też zastanawiam się, bo wiesz, no nie wszyscy nauczyciele są dobrzy, nie? To są, są nauczyciele lepsi, są słabsi. Są tacy, pozdrawiam, którzy. Pozdrawiam moich studentów byłych, którzy myślę, że oni to potwierdzą że na przykład są nauczyciele, którzy beznadziejnie tłumaczą i teraz, kiedy, kiedy im się przydarzy taki e-learning i, 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 i te wszystkie ich e zajęcia będą rejestrowane i potem może pokazywane w internecie i obśmiewane, to może niektórzy będą mieli przeciwko coś, bo to głupio się tak obnażać przed całym światem. Nie, nie mają wyboru. No nie mają, nie mają, to dobrze. Nie mają wyboru i, i w, jeszcze, jeszcze jest tutaj parę takich rzeczy, ja w skrócie tylko powiem. Mhm. E, to jest takie, że jest brak informacji dla uczniów i nauczycieli e. Bra... Znaczy, na przykład jest za dużo aplikacji. Na... Każdy nauczyciel używa różnych, różnych platform. Rekordowa osoba chyba powiedziała na grupie, ale nie wiem czy można ufać. 10, 10, 10 aplikacji musi uruchamiać. Nie wiem czy to jest możliwe, chyba że rzeczywiście gadu-gadu jeszcze ktoś używa. Aha. Ale powiedzmy, że 5-6 aplikacji różnych, z, w różnych w różnych aplikacjach dostajesz różne informacje, na przykład o kalendarzu. Kalendarz powinien być jeden absolutny, tak, na tak wszystko. Tak. Kolejny problem to jest brak dostępu do książek, i no bo nie ma bibliotek, na przykład. Albo mhm. no, nie pójdziesz sobie teraz do księgarni. Oczywiście są wolne lektury, jest też ta platforma z lekturami rządowa. Problemy nie do rozwiązania, no to brak laborków czy tam ćwiczeń praktycznych, slash praktyk. Ym, opłaty za studia w studiach państwowych, w, w, jak i prywatnych. Mhm. Ym, no to też, w, wiesz, nie, nie do końca wszystkie uczelnie chcą w jakiś sposób złagodzić te, te opłaty. Problem jest w, też w szkołach muzycznych, plastycznych, no i we wszystkich aspektach e, WF-u, ale. Hmm? bardzo ciekawy problem, bo powiedziała jedna osoba z naszej grupy, grupy że jest problem miejsca i, i osób w domu, bo no tak, tak. jeżeli masz na przykład, no tak przykład prosty, tak jak u ciebie, dwójka dzieci, dwoje dorosłych, hmm. no i jeżeli ty byś mieszkał w swoim starym mieszkaniu, no no no, i żona pracuje zdalnie, ty pracujesz zdalnie, dwójka dzieci uczy się zdalnie, no masz za małą córkę jakby, no ale, no tak tak. Dla przykładu możemy dać jej parę lat do przodu. Okay. To nie byłoby tak, że każdy by miał swoje miejsce. Po drugie, pytanie, czy miałbyś na przykład sprzęt dla każdego? Tak, tak, to prawda. To jest to jest odrobinę bardziej skomplikowane zagadnienie. Ale też wiesz, to też jest kwestia tego. Yy... Bo wykorzystywanie tabletów do takich rzeczy, to oczywiście wszystko, wszystko się wiąże z pewnymi kosztami, nie? Ale mm -hmm. jeżeli uda się wyeliminować na przykład komputer, żeby komputer nie był koniecznością, to można szukać jakichś prostszych narzędzi. Nawet smartfon, jeżeli jesteś odbiorcą takich lekcji, to przy, przy spokojnym, przy, przy rozsądnym zastosowaniu... Smartfon można... plus, wiesz, no, możesz po prostu notować zeszycie. No, no, no <laughs> tak, tak, tak oczywiście, że tak. Tam jest... To, to znaczy, ale wiesz, to, jakby... Ta, ta bariera... Do, do pewnych rzeczy smartfon nie będzie się nie, Oczywiście, no, jeżeli tak, na oczywiście. przykład nauczyciel coś rysuje na tablicy, jakieś mhm. wykresy, no to może być problem z jakością tego odbioru. Chociaż uważam, że no, jakby mm, lepiej uczestniczyć w lekcji na małym ekraniku niż w ogóle nie uczestniczyć. Aha, no wiesz co I... ja mhm. No, mów, mów. Powiem, wiesz, bo, bo na, na pewno jest. Szukamy jakichś rozwiązań, nie? natomiast nie ma cienia wątpliwości, że to, to jest jakby zagadnienie związane z tymi problemami, których nie da się tak łatwo rozwiązać. Bariera sprzętowa, bariera finansowa, nie? Zakładam, że są takie miejsca, gdzie, gdzie dostępność smartfona nie jest rzeczą prostą. Nie każdy dzieciak pewnie ma, z różnych powodów. Nie każdy smartfon, który, które dziecko posiada, nawet będzie wydajny na tyle, żeby pokazać taką lekcję na żywo czy coś. Więc, więc to są. To są, to są, wiesz, no, e learning wymaga pewnych, pewnych wydatków e i to jest fantastyczna opcja, zwłaszcza na takie czasy, ale żeby go wdrożyć, to super, super fajnie by było, gdyby ten problem był przemyślany wtedy, kiedy nie ma jeszcze gwałtu, nie? kiedy się nie... nie, 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 nie no... <grystanie> No, kiedy, Bo to jest, sytuacja jest bardzo bardzo gwałtowna, no, w tym sensie, nie że gwałtowna. No, jeżeli szukamy rozwiązań, jeżeli szukamy rozwiązań w czasach kryzysowych, to dużo trudniej znaleźć je nie? I, i dużo trudniej, żeby one były skuteczne, gdyby ten, ten system był przemyślany wcześniej. I mam nadzieję też, że, że myślenie o tym systemie nie zostanie zawieszone w momencie, w którym kryzys się skończy. Zakładam, że się skończy w ciągu najbliższych 10 lat. Nie? Kryzys. Jaki optymista. No. Więc, więc, znaczy, tak, ale właśnie, no. bo ja się zastanawiam, jakie jest minimum techniczne do tego, żeby być odbiorcą takich y, lekcji. Mhm. Komputer, telefon, tablet, któreś z tych. No nie ma szans, żebyś. Tak, tak, tak. Nie wiem, no tak jak wiesz, jak Na siemniaku ten, tego nie obejrzysz, nie, no. ale były, były kiedyś, e, e, gdzie to było, na Grenlandii, że, że z radia były e, lekcje puszczane, co też jest z jakąś realną, albo na przykład kanał w telewizji, gdzie masz po prostu e, lekcje. No to nie, nie kanał, to znaczy dob, dob, w dobrą stronę idziesz, ale wystarczy kanał, wiesz Twitchowy, nie. Bo no nas... ale jak masz jak nie masz internetu i, i komputera, to A, no to w sensie, e, że tak. tak ja powiem ci taką anegdotę, no ponieważ. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej i mój ojciec, e, jak był wychowawcą, a pracuje, już jest na emeryturze, całe życie pracował jako nauczyciel głównie w UEF-u. Mhm. E, I podobnież polał pani od polskiego. Ale e, to żart. No, jak, 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 pamiętasz? Tak, skazikanie. No Dobrze. No nie pamiętam. Nie pamiętam. pamiętam. <laughs> I on jako, e, to chyba w latach 70. było, że jako wychowawca miał obowiązek odwiedzić rodziców raz w roku o. i sprawdzić, czy dziecko ma odpowiednie warunki do nauki. I tam było takie, że ma mieć biurko yy, i światło, i lamp, la, jakieś światło, które, yy, wiesz, sztuczne, nie? To, to były dwa ten, że stół, krzesło i, i, i sztuczne, sztuczne światło. Kiedyś tam chyba powiedział, że weszło też, że bieżąca woda. Ale to później, <laughs> później, no wiesz, no to było też na wsi. Uh -huh. I w tym momencie też, też trzeba po prostu mieć odpowiednie miejsce. I wydaje mi się, że my oczywiście rozmawiamy sobie, że trzeba mieć komputer, telefon, tablet, słuchawki i mikrofon, no bo to trzeba mieć. Uh -huh. Ale większym problemem może być miejsce odpowiednie. Bo nie każdy w domu ma, no wiesz, jak masz tam dwójkę, trójkę dzieci, to może być jakiś taki realny problem. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest standardowo, że ktoś ma ósemkę dzieci. No, no, to nie no. jest, wiesz, to jest jakiś promil, i to idzie ogarnąć jakimś systemowym ro rozwiązaniem. Hmm, ale na przykład, jeżeli masz dwójkę dzieci i ty pracujesz zdalnie, żona pracuje zdalnie, to może twój internet nie, nie, nie ogarnąć tego. Aha, no nie, no, oczywiście. To też, że tak, wiesz, to no. są takie problemy o których tak na początku sobie nie myślisz. Nawet jak my zaczęliśmy tutaj streamy, ja musiałem sobie e, e, kupić teraz e, nowy statyw do mikrofonu, ten oto piękny, jak a, widzicie. A. Ponieważ tamten był za krótki i m, nie mogłem się oddalić jakby za bardzo od, od kamery, która już jest przy ścianie całkowicie u mnie. E, i, I żeby był jakiś tam trochę większy m, komfort, no to coś tam, wiesz, no oczywiście no, no. to jest 70 złotych, no ale... No, zawsze to jest jakiś, jakiś koszt, i no i po prostu wydaje mi się, że to jest taki problem, który może być trudny. To jest to jest, tak, to, to jest wyzwanie dla no, myślę, że tak, dla wielu tak, dla wielu tak. rodzin. To, no wiesz, no to podsumowując, to, to, to byśmy wiele przykładów podali. No, problemy są z tym związane, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Wiesz, gdybyśmy mówili o wdrażaniu takiego systemu w czasach normalnych, kiedy nie ma kryzysu, to pewnie wiele głosów by się pojawiły pojawiło takich, że to w ogóle jest nie do wykonania, że, że bez sensu, że ludzie i tak mają inne wydatki, i teraz jeszcze ładowanie w te edukację, a przecież i tak podręczniki wcześniej się kupowało i tak, dalej, i tak dalej. Dalej. I na pewno jest ciężko taki system wdrożyć wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Natomiast teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że, że no nie ma wyjścia. Nie? nie wiadomo, jak długo to potrwa, i albo będzie twoje dziecko wyposażone w jakiś taki podstawowy sprzęt i będzie korzystało z tego e-learningu, no nie twoje. No. Albo, albo nie będzie miało dostępu do nauki przy, przy, przez jakiś czas. Nie? No i teraz nie trzeba tak. za wszelką cenę szukać takich rozwiązań, które, które są do zastosowania w jak największej ilości domów. Wiadomo, że wszędzie się nie da tego wprowadzić wydaje mi się, że to powinien być taki system, który mm, pozwala, na przykład, odtwarzać lekcje. A no to jest, to jest, jeszcze inna historia, bo to trzeba by się zastanowić nad, nad formami przekazywania tej wiedzy. Bo z jednej strony, ale to zaraz, zaraz hmm? sobie przejdziemy, przerwać, i żeby tutaj nie palić no, tematu, to idźmy ale już mam dalej, do ciebie, bo ja już się palę mam tutaj. dla ciebie w pytanie. Okay. Czy, czy, nauczyciel powinien widzieć ucznia? Nie, 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 nie ma takiej konieczności. To znaczy, wiesz, to jest tak, bo to, jest, to jest też zagadnienie, które omawiałem z moją siostrą. Moja siostra jest wieloletnią nauczycielką, zresztą pracowała też w Ministerstwie Edukacji i wypytałem ją trochę o, o te rzeczy I, i ona mówi, że relacja z nauczycielem, ucznia z nauczycielem jest bardzo ważna. To znaczy, że, żeby, żeby, jej, żeby z niej nie rezygnować i dzięki tej relacji też uczeń nabiera takiej odwagi, by mówić, że czegoś tam nie rozumie albo, że czegoś nie potrafi, mhm. bo, bo normalnie, kiedy się Siedzimy przed ekranem, no to mamy do czynienia taką ścianę, którą trudno przeskoczyć. Nie, dziecku, no jakby z naszej perspektywy, my pracujemy przed kamerą, więc może nam się to wydawać żadnym problemem. Natomiast są dzieci, które na przykład boją się odezwać podczas trwania takich zajęć i trzeba tą relację nawiązywać, i warto od czasu do czasu z tym dzieckiem się zobaczyć. I do tego też są narzędzia. No tak, ale ty powiedziałeś, że nie, że nauczyciel ma nie, nie oglądać. Nie, mówię, nie że, że kiedy, kiedy odbywa się lekcja, podczas której jest tam dwadzieścia parę osób na, na widowni, no to trudno, żeby nauczyciel wiesz, widział tych uczniów, nie? Natomiast no ale, rozmawiasz ale z konkretnym uczniem. Ale jeżeli masz taką aplikację jak Zoom, to nauczyciel widzi wszystkich swoich uczniów na jednym ekranie. Mhm. Jest w stanie stwierdzić, które dziecko śpi, które wiesz, nic nie robi, i tutaj żeby, żeby kontrolować mi o to, trochę klasy. Czy, czy ta kontrola powinna być? Taka wizualna. Wiesz, no tu należałoby przeanalizować, jakby z punktu widzenia takiego jakiejś tam sprzężenia zwrotnego, oczywiście, że tak, nie? Nauczyciel widzi dzieci, dzieci widzą nauczyciela i gdzieś tam można trochę to kontrolować, nie? Ale też bierzemy pod uwagę to, że możliwości technologiczne są ograniczone, więc powiedziałbym, że to jest ważna rzecz, natomiast ona nie jest priorytetem w tej chwili. Nie? Mhm. W ten sposób to oceniam. Ja właśnie, ja się zastanawiam, bo wiesz, jakby to są takie rzeczy, że w tym momencie nauczyciel ci wchodzi do domu, Trochę. I oczywiście, jako mam taką szczerą nadzieję, że te, te, te stanowiska do nauki są w jakiś sposób kontrolowane przez rodziców. Znaczy, że. A ja rodzice, chodzić, żeby się piany ojciec nie napatoczył z tyłu podczas lekcji. Tak, tak? żeby tam majtek z tyłu nie, nie było. To tak patrzę u mnie, zamknięte wszystko dobrze. Więc jakby, no, no wiesz, no to jednak. Nie, nie jesteś na wakacjach wtedy, jesteś mhm. okay, w, w domu, ale, ale na lekcjach. Ja zastanawiam się, czy jest taka potrzeba, żeby nauczyciel widział uczniów, no bo może się to wiązać też z tym, że w pewien sposób w tych kamerkach będzie można odczytać trochę więcej niż może nauczyciel powinien wiedzieć. Aha, Taki nie, jak no. na przykład jakiś status społeczny, aha, wiesz... Aha. E, jakiś status majątkowy. Znaczy wiesz co, na pewno inne dzieci nie powinny mieć w, wglądu do, do swoich kolegów tak, i koleżanek. to Ja też nie? jestem 100%, 100% jestem no, pewien. No, że, natomiast że... Na, nauczyciel powinien mieć tę wiedzę, że są różne. Nie, 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 to wiesz, nauczyciel to jest trochę wyższa instancja taka, trochę, trochę taki zaufany powiedzmy. zaufany dorosły do kontaktów z naszymi dziećmi. No, mhm. ra, raczej myślę, że możemy trochę tam zaufania. Przeznaczyć no, na, na Wysyłając dziecko do szkoły, z automatu ufa się nauczycielkom. No. no właśnie, no więc, no ale to jest, to tak jak mówię, to nie jest priorytet, ale jest, jest to faktycznie istotne gdzieś tam. Ja też sobie wypisałem takie rzeczy, y, jakie powinna spełniać aplikacja. Mhm. I na pierwszym miejscu w ogóle zaznaczyłem coś takiego jak identyfikacja każdego ucznia, czyli, czyli każdy uczeń powinien być podpisany w tej aplikacji z imienia i z nazwiska, i nauczyciel powinien wiedzieć, co, ten, co czy, czy to dany uczeń mówi na przykład w tym momencie. Mhm. Mm powinna też pozwalać nauczycielowi na przykład zmiutować wszystkich i dać głos tylko jednej osobie. Mhm. E, powinna być przede wszystkim zamknięta dla osób trzecich. To jest bardzo faj mocne, faj. ale z trybem widza, na przykład dla rodzica mhm. albo dla dyrektora czy tam kogoś z ministerstwa. Nie? No, wydaje mi się, że jednak dla Samych zainteresowanych lekcje powinny być jawne. R jeżeli odbywa się to zdalnie, rodzice, rodzic ma prawo, żeby podejrzeć, co tam się dzieje. Tak, tak, jak najbardziej. Wydaje jak mi wiesz... się to e, bardzo sensowne. E, wiesz, wiesz co? Co ta kontrola może doprowadzić do. Znaczącej poprawy edukacji. No to, to, to na pewno. Ja, ja bo też, też o to dopytywałem. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które dostałem od siostry, przekazuję sensownie i nie mylę się jakoś tak, bo tam było dużo tych rzeczy. Mm -hmm. Natomiast to, co w akademiach dobrej edukacji jest uskuteczniane i, i, i działa bardzo sprawnie, to wykorzystywanie narzędzi, które już istnieje. Istnieją. To znaczy, Google ma cały zestaw aplikacji, które fantastycznie się nadają do, do, do prowadzenia e-learningu. Po, po pierwsze, oni mają taką zbiorczą aplikację, która normalnie jest płatna, ale szkoły mogą się zgłosić i dostać, mieć dostęp do tych aplikacji za darmo i wykorzystuje się tak, wykorzystuje się coś, co się nazywa Google Classroom. Ale czekaj chwilę jeszcze, to za chwilę sobie do, przejdziemy do tego, bo to zaraz... To jak do, to za chwilę? To przecież to my się już rozgadujliśmy strasznie. Aplikacjami. To ja tylko to no, no, skończę i już, już ten, y, powinno... B, b, kolejna rzecz, skończę a? tylko te aplikacje. Proszę cię bardzo. Powinna dostosowywać się do struktury szkoły, a nie odwrotnie, czyli szkoła nie powinna się dostosowywać do do aplikacji, powinna Jasne. być e, w pełni dostępna technologicznie, czyli na przykład mieć wersję webową albo działać na Linuxie. Mhm. E, e, powinna być uniwersalna, czyli okay. to, że my na niej teraz pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie, tak samo możemy z niej korzystać w normalnym trybie. I ona okay. będzie tak samo pomocna okay. e, oraz powinna mieć dostęp do lekcji, do ćwiczeń, do nagrań materiałów. I mhm. do wszystkich rzeczy, które tam są. Czyli na przykład, jeżeli jakieś dziecko nie zrozumie lekcji, Aha. to może sobie ją odtworzyć jeszcze raz. Oczywiście. I jeszcze tak. raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż zrozumie. Jasna sprawa. Tak, Tomasz za chwilę tak robił, jak nie rozumiał, co to, to czytał do skutku. Aplikacji, teraz popularne aplikacje, jedną rzecz tylko zrobię. Dużo mhm. lekcji odbywa się na Discordzie. Nie wiem, czy na spiku, mhm. ale możliwe, że na spiku też, bo czemu nie? Mhm. Ja nie polecam tego, Aha. mimo tego, że wiem, że są przypadki idealnego zastosowania. Jest tam pokazywanie pulpitu, ale ja mam jakieś takie w głowie. To oczywiście, tak jak mówię, no, jako że rzeczywistość dowodzi, że, mogę, że się mylę, ale wydaje mi się, że tam jest największe ryzyko yy, wpadki. Aha, okay. i złego zachowania uczniów przez te, no niestety... Złe nawyki. Tak, Discord, to Discord TeamSpeak, no toksyka, toksyczne rzeczy tam się okay, dzieją. Okay. Nie, nie polecam nauczycielom zdecydowanie, ale ty zacząłeś wspomnieć o właśnie Google, bo ja mam tutaj Google Classroom. Tak, tak, to jest to. Ja, to, to teraz, no, ja, ja mam dłuższą opowieść, to teraz postaram się ją Państwu przekazać w miarę sensownie. Otóż ja, ja jestem trochę przeciwnikiem aplikacji, które są robione w celach edukacyjnych, tylko i wyłącznie. To znaczy, jak sobie pomyślę o tym, że miałby być organizowany jakiś przetarg na zrobienie takiej aplikacji i byłoby masę firm, które by te aplikacje robiło i jakieś przekręty, które by miały tam miejsce przy tym. Natomiast jestem wielkim fanem wykorzystywania tych narzędzi, które już istnieją, bo po pierwsze one są bardzo sprawne w tym, co chcemy uzyskać, czyli w edukacji. Po drugie one pozostają jako część wiedzy dziecka i potem w dorosłym życiu się też przydają. To znaczy, jeżeli się korzysta z takich aplikacji jak Google Classroom, Google Kalendarz, czy Google jakiś planner, to, to efekt jest taki, że po pierwsze uczysz się tego w szkole. Zdobywasz wiedzę dzięki temu i, i posiadasz wiedzę, jak wykorzystywać te narzędzia, i szukasz sobie nowych sposobów, żeby je zastosować w swoim życiu. Więc to jest, wiesz, to jest część, jakby, takiego globalnego zbioru aplikacji, które można bardzo dobrze wykorzystać. Nie? I to mi, to mi właśnie siostra przekazywała, że oni bardzo sprawnie, bardzo dobrze korzystają i z Google Hangouts, i z Classroomu, i jeszcze z innych takich narzędzi, tak. które, które dają ba bardzo, bardzo dobre, dobre efekty. Ja sprawdziłem sobie kilka tych aplikacji. Większość sprawdziłem. Powiem mhm. szczerze, trochę mi to czasu zajęło, bo to jest nuda, straszna, jakby w sensie, już dla człowieka, który przeszedł ten, te wszystkie poziomy edukacji. A ja wyobrażam sobie. Um, no. Google Classroom, świetna opcja. Znaczy, zdecydowanie polecam od tego zacząć. Znaczy, ja polecam e, trzy, jakby ta, e, dwa takie pełne systemy, czyli Google Classroom i MS Teams. Mhm. MS Teams to jest mega dobre narzędzie do. To jest Microsoftu jakieś narzędzie. Tak, to tak? jest Microsoftu, to jest w pakiecie Office 365 Education, to jest za darmo dla uczniów. Mhm. Świetne, świetne narzędzie, kompleksowe. Ja pamiętam, bo ja jakby współpracowałem wtedy z MS-em i sprzedawałem tego, sprzedawałem MS-a, mhm. byłem produkt managerem od Ażura. Jak wchodził MS Teams, i to jakby podleg to, to jakby ja miałem się tym zajmować, to było straszne, jak to wchodziło, ale ten ta aplikacja ewoluowała i jest świetnym. Widzę, widzę po prostu na YouTubie, ile jest tutoriali, jak zrobić lekcje, jak organizować szkołę w MS Aha. Teams. Super to działa. Kolejna rzecz to jest Khan Academy. Kan Academy to jest taka y, idea edukacji dla wszystkich. Non-profit, y, wszystkie tam kursy są dostępne, y, może, są, są gotowe lekcje. Ja odbyłem 10 na 10 punktów dostałem z matematyka dla klasy czwartej podstawówki. Muszę się pochwalić. Y, wciągnąłem się, bo to fajnie wygląda. Tam gwiazdki no to jest dostajesz. Właśnie, to jest jak jak to wygląda? Moodle, 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 moodle e, czyli tak. najpopularniejszy system kursów nauczania chyba w, wśród uczelni wyższych. Tak, to też miałem z tym to do czynienia, jest, jak byłem studentem nawet. Tak, no. to, jest, to nie jest to tak fajne, kompleksowe i, i, i intuicyjne, ale jest tam bardzo dużo kursów, <laughs> przede mm. wszystkim. Znaczy, to jest naprawdę, du duże wsparcie jest w społeczności, więc <laughs> to jest dobra rzecz. Mam też trzy po angielsku, czyli Edepuzzle, e Uh, CISO i Nearpod. Bardzo kompleksowe, dobre rozwiązania. No ale po angielsku, mm -hmm. ja jestem, znaczy, uważam, że, że powinno się jednak przynajmniej w podstawówce i w liceum używać tych aplikacji, które mają interfejs po polsku, mhm. bo to jest problem i to czasami dla rodziców, dla nauczycieli, dla uczniów, dla, dla wszystkich to może Jasna być problem. to problem, oczywiście, że tak. Na studiach, no to już się trochę szanujmy, to myślę, że tam ogarną się ludzie. Mhm. No i oczywiście Facebook, Skype, Zoom, Slack, Trello, ale to, to już jako takie dodatkowe, tak jak mówię, myślę, że Google Classroom i MS Teams no, to są podstawowe, podstawowe, świetne aplikacje z bardzo dużym wsparciem. Już w tym momencie jest dużo, dużo tych tutoriali na, na, na YouTubie. Tak jest, ja, ja bo opowiadamy tak, skupiamy się trochę na takiej edukacji dla, dla odrobiny starszych uczniów. Ja natomiast cały czas trochę wracam w związku z tym, że też mam jakby mam dzieci, to, to jest taka idea, która jest bardzo często głośno się o niej mówi, czyli, czyli nauka poprzez zabawę. Jest to niezwykle trudne do zastosowania w szkołach, to znaczy, to, to jest fantastyczna idea. I ona niesamowicie działa, natomiast no, no nie widzę tego wprowadzonego do, do szkoły, bo są innego rodzaju problemy i z innymi rzeczami. Mierzą się nauczyciele. Natomiast te systemy, te rzeczy, które wymienił e, Borys i te, te narzędzia, które dają Google, e, daje Google, e, ma absolutnie te pozory nauki przez, przez zabawę. Tam jest dużo właśnie takich mini -gry. Pozory? No, no właśnie, no, pozory. No wiesz, no tak jakby z perspektywy, bo też sam z tego nie korzystam na bieżąco, tylko mówię wiesz, o tych co? quizach, które, które wypróbowałem. To są, nie? to są też narzędzia, które dają taką opcję, ale nie, 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 nie muszą jakby tego zawierać. To wszystko mhm. zależy od nauczyciela, czy znaczy Khan Academy, mhm. no to, to jest już takie, to są takie kursy, gdzie rzeczywiście samemu można się uczyć, i, i tam nie do końca potrzebujesz nauczyciela, bo mhm. głównie tam są, tam są takie kursy gotowe. Nie? Aha. Mm, więc tam jest ta, 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 ta grywalizacja. A? No, ale tak jak mówię, to zależy od nauczyciela, i fajnie też, gdyby się pojawiły właśnie takie też kursy, jak to wdrażać. A, tak, tak, tak. Oczywiście. Ja wiesz, ja mówię o tej zabawie, bo też jakby myślę, też korzystać z takiego serwisu, który się nazywa Matlandia. I uczy Matlandia? się tam. Matlandia no. I, I to też ta, tam jest dużo takich właśnie fajnych, przyjemnych minigierek. Ja w ogóle wydaje mi się, że te aplikacje mają, jakby filozofia ich tworzenia, zwłaszcza jeżeli są przeznaczone dla najmłodszych, zakłada, że tam są jakieś takie elementy zabawowe, przyjemne, które właśnie tej grywalizacji takiej bardzo pozytywnej. Więc, więc to jest taki, taki element. Który mógłby być zupełnie spokojnie przeniesiony do tej edukacji zdalnej, który, który ułatwia zdecydowanie naukę. Zresztą wiesz, to jest też tak, że, że, że młodzi ludzie mają ogromne zamiłowanie do gier. To nie jest żadna tajemnica, zwłaszcza chłopcy. Nie? Tak przynajmniej w szkole mojego syna to się nie zmieniło. W moich czasach też już to było, chociaż za bardzo gier nie było zbyt wiele, ale, ale, ale było coś takiego. I zastosowanie tych mechanizmów powoduje, że, że, że ci chłopcy, którzy z reguły są rozbiegani i zdekoncentrowani i czekają tylko na okazję, żeby te odpalić, odnajdują w tej nauce coś, co zaspokaja taką potrzebę, nie? czyli zdobywanie jakichś punktów, jakiejś takiej... No ja myślę, że to dziewczynek również dotyczy. No no. Ja nie, nie mogę się wypowiadać za dziewczynki, bo żony nie spytałem o to, natomiast znam swojego syna, znam siebie, nie? Więc, więc mogę z tej perspektywy, zakładam, że dla dziewczyn też byłoby to jak najbardziej okej. Okay. Yy, I jeszcze. Co szkoła powinna, bo, bo szkoła też powinna w jakiś po sposób się zorganizować. I ja myślę, że dobrą wytyczną jest, żeby szkoła ograniczyła ilość aplikacji do maksymalnie trzech. Tak, tak, tak. Nie mniej jestem mniej, ale konkretnie. Tak, nie jestem zwolennikiem też. Używania tylko jednej, mhm. w szczególności na studiach, bo, bo ja rozumiem, na przykład, jak e, cała podstawowa szkoła wchodzi do Google Classroom i tam na tym jest kalendarz, i wiesz, jak już wszystkie klasy. Okej, okay, ja to rozumiem, ale na przykład na studiach może być to różnie, ale też nie m, raczej dawać y, do wyboru trzy niż y, pełną swobodę, bo to też jest po prostu problem. Mhm. <laughs> ale wydaje mi się, że. Dużo ważniejsze od tego ograniczenia jest to, żeby było jedno bardzo dobre miejsce z dostępnym kalendarzem, czyli jakby planem lekcji, Aha, informacjami. Oczywiście to w taki sposób działa dziennik elektroniczny. Mamy wulkana, Librusa, ten od Helion, Hamedia, tak? Ileś tam tych dzienników jest. Mhm. Chyba Librus jest najpopularniejszy, tak mi się wydaje, bo to Librus najczęściej pata. I, I oczywiście, no jest przeciążony, więc jakby to, to już jest. Aha. Czyli tam y, nauczyciele mogą zadawać, mogą na przykład przy planie lekcji informować, gdzie ta lekcja się odbędzie, na jakiej platformie. Mhm. Y, więc więc myślę, że to jest ważne, żeby było też takie bardzo konkretne jedno miejsce, niezawodne jedno miejsce, gdzie uczniowie i nauczyciele też będą mieli po prostu dokładną informację, gdzie wszystko no miejsce, gdzie będą wszystkie ważne informacje. Bo, bo no, to też pojawia się jako bardzo duży problem, że jest dezinformacja. Jak najbardziej. Ja, ja, ja wiesz, jakby Podsumowując, bo chyba będziemy się zbliżali powoli do nie, podsumowania. ja jeszcze no, mam dużo tematów. No, no, no dobrze, no, do, to, 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 to proszę, krop, chciałbym, przejść mi teraz, prze, chciałbym przejść teraz do tematów problemy nie do obejścia. Ponieważ ja no to to żeśmy zahaczali się. chyba o to parę razy już. W tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że mm, przy tej zmianie na mm, lekcje online... No, musi się zmienić długość lekcji. Znaczy, przede wszystkim lekcja powinna być krótsza. 45 minut. No nie wydaje mi się, żeby to było do utrzymania. Czy siąść Jeszcze... tą lekcję o połowę? Wiesz co? Poczekaj, no. poczekaj, bo to, to jest... To, znaczy to po pierwsze, to nie jest problem nie do rozwiązania, nie? Bo to jest kwestia... To, to jest akurat jeden z takich problemów, które można rozwiązać. O panie! To znaczy to jest... wiesz... No tak, ale to się zderzy z betonem i... No tak, ale, i... ale to, jest, to, są, to są czynniki ludzkie przede wszystkim, które tam, które tam mają miejsce. No po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę tak, że lekcja 45-minutowa w szkole zakłada, że będą się zdarzały rzeczy, które trochę przeszkadzają w prowadzeniu. Czyli tam muszą być jakieś takie dziury na to, że na przykład ktoś wstaje i chce iść do ubikacji, albo ktoś czegoś nie wie, i trzeba mu dokładniej uzasadnić, znaczy no, ale, wyjaśnić. Ale właśnie, widzisz. Lekcja, Więc która tą by lekcję, miała... taką lekcję skróconą bardzo łatwo uzasadnić, czemu skracamy, no bo nie ma tych przerywników, możemy to zmontować, bo ta lekcja może być gotowa. No i tyle, no i ona się może zupełnie spokojnie odbyć w krótszym jak czasie. Jeśli ktoś nie zrozumie, to sobie odtworzy jeszcze, tak, jeszcze jest. raz. Ale to jest problem, bo nie, nie wiem, czy. Nie wiem, jak wygląda w ogóle zdanie nauczycieli o tym, żeby ich zajęcia były nagrywane. Może część boi się, że po tym, jak raz cały rok zostanie nagrany, to ich zwolnią, no bo po co? No, no tak, nie no wiesz, bo znaleźliśmy się w czasach nietypowych, natomiast ten kontakt z nauczycielem na co dzień, wiesz, to też musimy uważać, żeby nie wymyślić rozwiązań edukacyjnych, które mają zastosowanie tylko w momencie kryzysu, a poza tym kryzysem w ogóle nie, w zasadzie, no Tak, że no... tak, ale to, to tak jak mówiłem na, na, na początku, że te wszystkie rozwiązania powinny po prostu działać również w normalnym trybie. I mhm. wydaje mi się, że wiesz, no poszedłeś na lekcję, byłeś trochę zaspany, usnąłeś, nie zrobiłeś notatek, no to wracasz do domu, nikt ci tych notatek nie chce podesłać, no to sobie odpalasz tą lekcję jeszcze raz i sobie robisz to tak. tak, nie tak nie, to, to, to ma niewątpliwie zalety, nie, nie Więc wydaje mi się sytuacji. Tak, że to, jest, że to by była taka komfortowa rzecz, z której jak ja bym był w szkole, nigdy w życiu bym nie skorzystał po bo bo bym się nie chciało. Ale nie, no to jest super, super jest super jest e, e, opcja w ogóle, nie, że, że no może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś nie może pójść na jakąś lekcję albo jest chory, wiesz. Teraz zdobywanie tych, tych książek, przepisywanie tych notatek, nawet dla mojego dzieciaka, jak jest chory na przykład przez 3-4 dni, no to jest, to jest masakra, tak? Gdyby te lekcje były realizowane w internecie, także w, w formie skondensowanej, no to on wiesz, nawet leżąc w łóżku podczas choroby, jest w stanie coś tam sobie oglądać, nie uczestniczyć trochę w tych zajęciach. Nie, Ale to, to, to nie jest rozwiązanie. Nie mogę, nie mogę bo bardzo. jestem chory i się bardzo źle czuję. Nie mogę oglądać lekcji, muszę grać Fortnite'a. Że <laughs> <laughs> muszę zrelaksować. No, ja jeszcze zaznaczyłem w tych takich problemach nie do obejścia, bo. Wiesz co, pracujesz 20-30 lat w taki sam sposób, to nie jest takie proste, żeby to zmienić. Nie, nie, znaczy, oczywiście, oczywiście. O, oczywiście, hmm. kryzysowa sytuacja wymusza pewne zmiany, ale ja bym tutaj raczej liczył na, na duży problem. Znaczy, ja wiem, że 40-minutowe lekcje w trybie online nie sprawdzą się. Znaczy, czuję to. To nie jest, Aha. wiecie, no jakby. No tak, tak, tak. Ale tak. powiedzmy sobie szczerze, no, to też jest tak, że potem nadrabiać te lekcje, no to na przyspieszeniu, nie? Jakby jeden... Wiesz, no to jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli lekcja ma 45 minut, natomiast i jesteśmy w szkole, no to mamy też towarzystwo, nie? Jest kolega w ławce, można w dziewczynę rzucić gumką, nie? Czy coś tam. Więc, więc są takie do, do, dodatkowe zajęcia, które powodują, bo, bo, pomagają się skupić przez te 45 minut. Jak miałbym siedzieć 45 minut i patrzeć na nauczyciela, tam się pociął, nie? No bo... właśnie, a ja... No. No. A ja... Za... Niezależnie od urody nauczyciela, że wszystko było jasne. Powiem ci tak, jak lekcje na przykład w szkołach, to uważam, że mm, takie w kwestii upubliczniania edukacji Aha. i powszechno, wiesz, wszyscy się składamy na edukację w Polsce. Jasne. Każdy, kto płaci podatki, płaci na system edukacji. Ja się zastanawiałem, czy na przykład wykłady na studiach. Mhm takich y, państwowych studiach, czy one nie powinny być publiczne. Czyli na przykład zawsze jak jest, jakiś profesor ma wykład, mhm. to to idzie stream z tego. No y, wiesz co, to jest też, tak, tak, oczywiście, że tak, nie, nie ma żadnych przeciwwskazań. Nie, to, to są nie tylko no samo oczywiście, to już były, już A, też, takie osób... też w grupie hmm. się pojawiły takie zdania, że wielu... Wiele prof, wielu profesorów nie zgadza się na nagrywania, nagrywanie wykładów. No to a to jest, to już, to jest kwestia, kwestia do negocjacji, bo oczywiście te wszystkie zasady one nie zostały ustalone. To znaczy, nie ma, nie ma zasad, ale należałoby to ustalić, jeżeli jest taka sytuacja, że to my płacimy za tę edukację. Nie? No to dlaczego? My musimy mieć dostęp do. Niej. No właśnie, no to. to... Ja rozumiem, nie widzę że, żadnego... że to stacjonarne studia są po prostu dla tych, którzy się dostali, bo są ograniczenia, wiesz, jakby mhm. laboratorium nie przy przyjmie, sama no wiadomo, wiadomo przyjmie. No ale wykłady, które... No dostęp do wiedzy powinien być tak. jednak tak, 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 ma to sens. Wiem, Myślę, żeby to też ciekawie no, Zweryfikowało pewne rzeczy. Ja się zastanawiam. No, na pewno by zweryfikowało, natomiast z perspektywy takiego prowadzącego zajęcia, próbuję sobie wymyślić, jakie są przeciwwskazania. Znaczy, wiesz, to też jest tak, że, że podczas wykładu rozmawia się także o innych rzeczach, nie tylko związanych z wykładem. To jest też tak. Czasami nie ja wiem takiego wykładowcę na uczelni, który podczas prowadzenia zajęć, kiedy dostrzegał, że, że, że jakby temat był trudny i studenci trochę odpływają, co było na normalne, to zmieniał ton, zaczął opowiadać o czymś innym, opowiadał jakąś anegdotkę, nie? I teraz tak, jeżeli to jest nagrywane, rejestrowane wszystko, to przyjdzie taki dziekan i powie, a mi się nie podobają te anegdotki, albo one są politycznie niepoprawne, bo to są żarty, które są, wiesz, i taki, taki wykładowca... Albo przyjdzie taki dziekan i powie, panie, masz pan tutaj robić wykład, a nie anegdotki. Tak jest, no, no, więc, więc coś, co jest fan, fajnym narzędziem do uprzyjemnienia wykładu, może być na zewnątrz odbierane jako coś negatywnego. Przypomina mi się historia tego... E, Faceta, który jeździł autobusem i opowiadał żarty i śmiał się z, z, z tymi, z, z pasażerami, ale chyba go zwolnili z pracy, bo, bo to było niewłaściwe zachowanie dla kogoś. Nie, nie znam tej historii. Nie z naszej historii no, była taka historia, że na jakimś tam stanowisku, no ale jakby abstrahując od tego, że można podejrzewać, że wobec konkretnego stanowiska będą jakieś takie wygórowane wymagania, a nie każdy wykładowca chce się w tych wymaganiach zamknąć. Czasami wyjście poza te wymagania jest lepszym rozwiązaniem, bo studenci są bardziej uważni, lubią chodzić na te zajęcia. Więc to, to, to jest takie przeciwwskazanie, które wydaje mi się dosyć konkretne. Znaczy, fajnie by było, gdyby ta wiedza była dostępna, ale zbyt wiele osób chodzi z, kij, z kijem w tyłku, żeby można było sobie pozwolić no, na takie swobodne. No, no tak, ale z drugiej strony to też my wszyscy składamy się na, na to, żeby. E, no tak, ale potem wszyscy mamy wymagania, że tam nie ma żartów na zajęcia polityczne. No, okay, no, to, no to jakby, nie, ja nie sądzę, żeby wiele straciły wykłady, kiedy pozbędziesz się, e, wiesz, no to jest jednak edukacja. A nie stand-up. No oczywiście, ja, że tak. Ja, oczywiście. Pamiętam ze, słuchaj, ja pamiętam ze studiów takich e, profesorów, którzy jak wpadli w dygresję po 15 minutach, tak to wykład do końca był dygresją. I, a tak, i, to oczywiście, to jest wiesz, przesada. Jakby, nie? Oczywiście, że tak. Więc ja myślę, że jeżeli temat wykładu jest omawiany. A jeszcze zostaje czasu na jakąś dygresję. To wszystko spoko, to jest kwestia proporcji. Mhm. A e, uważam, że w takim systemie, kiedy zresztą e, ch, nie wiem, chyba z, Poli, e, z Politechniki łódzkiej był wykład live na, na YouTubie w tamtym tygodniu. E, Takiś temat techniczny, więc jakby odpłynąłem od razu, ale e, nie zmienia faktu, że ty, ktoś to zastosował. Znaczy, m, bierzesz sobie proste narzędzie, czyli to mhm. chyba było z telefonu albo z czegoś, mhm. nie, nie pamiętam, i streamujesz to na YouTube'a i mówisz studentom proszę bardzo, wykład. Wiesz Maciej, co, nie, ja... możecie z tego korzystać wszyscy, bo, bo, bo czemu nie? Znaczy wiesz, I... to jest podstawa. Czemu I nie? Jest... Bo, bo, bo... czekaj, jeszcze tutaj okay, za... okay. Jedno, jedną rzecz, bo dla mnie ten strach, albo ten przeciw, sprzeciw, który jest, że okej, okay, tym 100 studentom mogę to powiedzieć, a reszcie nie. Wynika z tego w, wynika z obawy Aha. o kontrę, bo może się tak zdarzyć, że zacznie się jakaś polemika nie no, tylko, wiesz, ten wykład mogą obejrzeć inni profesorowie. Tak, tak, oczywiście. Nie, ja ja to, to podobnie do ciebie, ja zgłaszając te, te, te obiekcje do tego pomysłu raczej nie, 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 nie przejawiam takiego zdania, że to nie powinno mieć miejsca. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ten dostęp do tej wiedzy był udostępniony, natomiast spróbuję się postawić z perspektywy jakby prowadzącego takie zajęcia, jakie mogą być konsekwencje negatywne, nie? Więc, więc wszystko ma swoje Ale plusy ja, i minusy. Wiesz, ja mówię mhm. tylko o wykładach, nie o ćwiczeniach, nie, tylko jasne, o jasne. tylko o, o wykładach. No, dobrze by było, gdyby to było dostępne. Każda wiedza, która jest dostępna w internecie i jest przy, przy okazji zweryfikowana, bo to nie jest taka wiedza, którą mm -hmm. ktoś sobie wiesz, youtuber udaje, że jest wielkim znawcą tematu, nie? Po prostu tutaj jest facet, który się na tym zna, opowiada i my możemy z tego korzystać i to jest świetna rzecz. Dokładnie. Myślę, że będziemy kończyć. No. Nie będziemy, Myślę, nie będziemy poruszać dzieje. tematu weryfikacji nauki. Aha. Bo to jest hardcore. Znaczy, nie wiem, jak to będzie, jeżeli to będzie dalej. Bo mamy. Wiesz. Nawet proste sprawdziany. Wydaje mi się, że to jest do zrealizowania zdalnie, ale na przykład egzamin ósmoklasisty, matury. O, to jest, wiesz, to jest, to jest problem, którego żeśmy nie omówili nawet dzisiaj, bo, bo to, że szóstwo, sześcioklasista nie dostaje zadań wiesz, w takiej super formie, to jest pół biedy, ale o, 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 ósmoklasiści to mają przechlapane, nie? bo szykowanie się do tych egzaminów w tej sytuacji nie jest rzeczą prostą. Nie jest. A dodatkowe jeszcze są matury. Zobaczymy, no mają być matury... Próbny online, chyba jakoś zaraz. Nie wiem, nie wiem jak, to, jak to będzie ogarnięte. Sesja przecież. No i obrony, chociaż obrony wydaje mi się, że to jest najprostsza rzecz. Ja powiem tak. I, i mówiłem to już na grubie, że jeżeli nie zostanie to jakoś super ekstra profesjonalnie ogarnięte czyli matury przede wszystkim i sesja, to Patryk Wega będzie o tym filmy kręcił. Nie, no to prawda. Zresztą wiesz, no, nie się. I nie powstrzyma się. go policja tym razem. To jest niezależnie od tego, jak poważni ludzie za, ty, za tym stoją i jak dużo mają wiedzy, i jak bardzo chcą to zrobić dobrze, to tego typu systemy zawsze mają przez kilka pierwszych zastosowań problemy, bo to, bo to pewne rzeczy się sprawdza mm -hmm. w użyciu. Nie? Więc nie ma szans, żeby dzisiaj skonstruować system, który będzie sprawny. Jeżeli dzisiaj zostanie wymyślony system, to on będzie sprawny za 5-6 lat. Ale wiesz, yy, czemu nie można go testować? Czyli nie, trzeba go testować znaczy, oczywiście. Jest, że można tak. go testować. Stawać, trzymaj, ale nie trzymaj. na takim żywym organizmie, czyli zróbmy, uwaga, wybory wszystkich, ma, ma, <laughs> wszystkich maturzystów, zróbmy cztery matury próbne. No wiesz, no, no, jak, jakoś ten system trzeba, trzeba jakoś sprawdzać, to, to prawda, to wymaga czasu. Tak, dokładnie i chyba kończymy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jeszcze tylko na koniec powiem, że naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że ten ruch oddolny w edukacji e, tak się... Zaktywizował, że dużo ludzi chce, że to środowisko nauczycielskie widać, że działa, że samo sobie pomaga, że osoby z zewnątrz pomagają i super, znaczy jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Mimo tych wszystkich wielkich problemów mhm. widzę, że to jest do ogarnięcia i prędzej czy później, w większości przypadków, to podkreślam, będzie to ogarnięte. Co ciekawe z tych wszystkich moich z tego wszystkiego, co czytałem, to widać, że na przykład na wszystkich, na zdecydowanie większo, większej ilości politechnik wszystko jest super ogarnięte. A, no to, to dobrze. Wiesz, dla mnie to nie jest niespodzianka, bo to też i, i w związku z tym, że gdzieś tam blisko mojej rodziny, zresztą twoje też, nauczyciele są, są mhm. bardzo, bardzo, bardzo blisko, to ja widzę, że w tym wszystkim, co w tej, w tej pracy, jest znacznie więcej pasji niż w innych zawodach. Jest ta silna potrzeba e, tworzenia takich narzędzi edukacyjnych czy prowadzenia lekcji w taki sposób, żeby to jak najbardziej wchodziło tym młodym ludziom do głowy. Nie? Tam, tam jest, jest to, 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 to nie jest tylko i wyłącznie odwalanie swoich, swy, swoich godzin. Nie? I to się potwierdza tutaj. Ci nauczyciele szukają tych rozwiązań. Mam nadzieję, że jeżeli je znajdą i wdrożą, to zostaną docenieni potem w przyszłości przez. Pamiętaj... <laughs> tak, pamiętajmy, że polskie szkoły nie przestały działać ani pod zaborami, ani pod okupacją, tak ani jest. w komunie. I koronawirus też tego nie zmieni. Cudowne zakończenie, ale jeszcze chyba musimy ja zadać mam do jakieś was, pytanie. Tak, ja właśnie. mam do was pytanie, czy o czymś zapomnieliśmy? Czy może są jakieś problemy albo jakieś rozwiązania, które wy widzicie, a my o tym? No wiadomo, nie, nie jesteśmy też w, środka, w środku tego systemu mhm. i też mam taki apel do, do reszty. Jeżeli widzicie, że jesteście w stanie zrobić jakiś tutorial albo m, rozwiązać pewne problemy nauczycieli, wrzućcie taki tutorial na YouTube'a, i, i, I niech on będzie dostępny. Jak najbardziej, jak najbardziej. Pozdrawiamy zatem. Tak, trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej.